Dzień dobry Państwu, witam po krótkiej przerwie. To są rozmowy traderów Anamrek, a moim i Państwa gościem jest Tomasz, autor poprzedniego bloga Emini Trader. Witam Cię, Tomaszu. Cześć, cześć. I moje pierwsze pytanie, jako że nigdy nie handlowałeś na kontraktach różnic kursowych, na popularnych CFD, to teraz pytanie takie być może trudne dla Ciebie. Czy czujesz się profesjonalnym traderem? Czy czujesz się lepszy od tych traderów, którzy handlują chociażby na CFD? Czy lepszy? Może trochę od końca zacznę. No na pewno nie lepszy. Ja bym podszedł do tego w ten sposób, że to, że ja nie handluję na CFD, czy tam za pośrednictwem tych, jak ja to lubię nazywać, bucket shopów, może nie tyle czyni mnie lepszym, co daje mi lepszy wgląd w to, co się aktualnie dzieje na rynku. Mhm. I czy przez to jestem profesjonalnym traderem? Wiesz, ja do tej pory jeszcze niedawno, znaczy niedawno, wciąż oprócz tradingu też pracuję. Co prawda teraz zrobiłem sobie przerwę, żeby poświęcić się w 100% na trading, ale w moim podejściu staram się zrobić wszystko jak najbardziej profesjonalnie i przygotowywać się do każdej sesji i trzymać się założeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy ktoś to nazwie profesjonalnym tradingiem? Możliwe, że można to tak nazwać, tak? Ale ja osobiście po prostu robię swoje, mnie to nie interesuje, czy jestem profesjonalistą, czy nie. Ważne, żeby robić swoją robotę, tak? I robić to, co się robi de facto, bo wiadomo, że nie wszyscy lubią to, co robią na co dzień, a ja mam to szczęście akurat teraz przynajmniej, że mogę się poświęcić w 100% na trading i jest okej. Okay. Czy jestem profesjonalistą, to już nie mnie oceniać. Tak naprawdę. Zanim przejdziemy do Twojej codzienności, chciałbym zapytać o Twoją historię, czyli jak naprawdę rozpoczęła się Twoja przygoda z tradingiem? Od czego zacząłeś i z czego to wynikało? Pierwsza rzecz, na jaką trafiłem, to były opcje binarne. Nie wiem, jak na nią trafiłem. Prawdopodobnie to była jakaś reklama w internecie, że tutaj masz trend, klikasz, tak, tu możesz sobie wyjść, tam wejdziesz chwilę czasu. Przyglądałem się temu, nawet miałem chyba rachunek jakiś u jakiegoś brokera. Na początek to było demo, coś tam popróbowałem. Wiadomo, jak na demo to wszystko wychodzi, tam nawet nie ma żadnych problemów. Ale jak już chciałem korzystać ze swoich pieniędzy, które tam de facto wpłaciłem na ten rachunek, to zanim zająłem pierwszą transakcję, to przyjrzałem się dokładnie regulaminowi i tak dalej, i tak dalej. Nie spodobało mi się kilka rzeczy i wypłaciłem pieniądze i przy okazji tracąc 50 euro, bo była prowizja od wypłaty, więc nie robiłem nic, a tak naprawdę straciłem. Później przeszedłem przez polisolokaty, które skłoniły mnie tak naprawdę do tego, żeby bliżej się przyjrzeć rynkowi, jak to funkcjonuje, i to mnie popchnęło do licencji DI, którą zrobiłem. No i w międzyczasie GPW, polskie akcje, trochę zainwestowałem średnioterminowo z w miarę tam dobrymi wynikami. No i w międzyczasie zdecydowałem się, że na to, żeby jednak spróbować na rynku lewarowanym. Zawsze mnie interesowały opcje, ale na początku uważałem, szczególnie jak się uczyłem do egzaminu, że są dosyć skomplikowane i trudne, więc odłożyłem to na bok i skupiłem się tylko na futuresach, w międzyczasie oswajając niejako opcje i tak to teraz wygląda, futures plus opcje. No właśnie, pytanie, czy handlujesz na polskim rynku, gdzie te rzeczywiście futures i opcje no nie są najwyższej, można powiedzieć, jakości? Teraz już nie. Znaczy, tak jak przed chwilą powiedziałem, na GPW byłem tylko po tym okresie polislokatowym. Kupowałem po prostu akcje, głównie to były jakieś tam nieduże firmy, bardziej na wzrost w krótkim terminie, z jakimiś tam perspektywami, różne takie średnioterminowe okazje. No ale po tym, jak już chciałem przejść w 100% na futures, na rynek lewarowany, to uznałem, że nie będę miał czasu tak dobrze śledzić portfela i wybierać tych spółek, więc uznałem, że to nie ma sensu i po prostu zabrałem cały depozyt z polskiego, tutaj z polskiego domu maklerskiego i swoje prywatne jedynie mam do handlu opcjami, a na futuresach to tylko. Przybliż może naszym widzom, jak wygląda właśnie Twoja codzienność, czyli od czego rozpoczynasz i czy korzystasz chociażby z analizy technicznej? Czy korzystam z analizy technicznej? Znowu tak od tyłu zacznę. Na pewno patrzę na wykres dzienny, co, jak to wygląda mniej więcej, gdzie, w którym miejscu jesteśmy, ale to jest dosłownie taki tylko rzut oka, no to żeby mniej więcej wiedzieć, co się dzieje. Sytuacja. Bez jakichś większych analiz. Może czasem, kiedyś jeszcze do października wrzucałem swoje codziennie przygotowane do sesji, jeżeli chodzi o handel na ES, na Emini kontraktach.
I tam faktycznie jeden akapit był poświęcony analizie technicznej, a to była taka prosta na dziennych świecach, gdzie możemy mieć jakieś wsparcie, jakiś opór i tyle, nic więcej. I to było dosyć krótkie. No, dużej wagi temu nie przykładam. Jeżeli chodzi o moje przygotowanie codzienne, to zdecydowanie większą wagę przykładam do wykresu market profile. Nie wiem, czy kojarzysz, to jest ten taki, tak, gdzie masz dystrybucję. No właśnie, wytłumacz, czym jest market profile. Market profile to można powiedzieć w dużym skrócie, że to jest wykres 30-minutowy, tylko nie w takiej klasycznej formie świec, tylko każdy okres 30-minutowy ma przyporządkowaną swoją literę alfabetu. Jak wiemy, mamy 24 godziny, czyli 24 litery alfabetu co pół godziny, czyli mamy de facto małe i duże litery, tak? I wtedy po prostu mamy na wykresie jeden dzień, że tak powiem, kumuluje się w jednym profilu i każdy okres 30-minutowy jest zaznaczony, że tak można powiedzieć, zasięgiem na linii pionowej tego wykresu, tak? I mamy zasięg od ceny do ceny i to on jest zaznaczony literą A na przykład, później wchodzi zasięg kolejnych 30 minut, jest zaznaczony literą B i to się po prostu jedno na drugie nakłada i koniec końców dostajemy coś na wzór takiego diagramu. Jak to się nazywa? No w sensie takiego profilu, tak? Mhm. I na tej podstawie możemy zobaczyć, gdzie przebywaliśmy czasowo, w miarę długo, gdzie mogliśmy mieć jakieś strefy dystrybucji, gdzie rynek, przez jakie poziomy przeszedł szybciej, bez handlu i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dobre, jeżeli mamy do rynku podejście czysto takie, jeżeli wykorzystujemy teorię aukcyjną w naszym handlu, bo to jest idealne narzędzie do tego, żeby wykorzystywać To wytłumacz może jeszcze nam wszystkim, czym jest teoria aukcyjna? Teoria aukcyjna, no to w dużym skrócie tak naprawdę opiera się na zwykłych aukcjach, tak jak to działa na zwykłej aukcji, tak, że przychodzimy na aukcję ze sprzedaniem przedmiot X i idziemy z ceną coraz wyżej, tak, jak jest cena niska, to wiele osób chce kupić ten przedmiot, im wyżej, coraz mniej, aż dochodzimy do momentu, w którym jest tylko jedna osoba i tej osobie jest to sprzedawane. No i teoria aukcyjna mówi o tym, że rynek działa na takich samych zasadach, że handlujemy czy to w górę, czy to w dół do momentu, w którym nie ma już komu sprzedawać albo nie ma już komu kupować. I wtedy tak naprawdę przychodzi moment taki kulminacyjny czy kluczowy i w tym momencie okazuje się, czy cały ten ruch, który był wykonany do tej pory, doszedł do końca i na tym, że tak powiem, w takim wypadku wrócimy z powrotem do drugiego ograniczenia tego naszego obszaru dystrybucji i będziemy szukali momentu, w którym albo kupujący, albo sprzedający zdecydują się na jakieś większe zaangażowanie i wywiezienie ceny wyżej albo niżej do kolejnego obszaru dystrybucji. No i tak w dużym skrócie tak to wygląda, że po prostu rynek działa na zasadzie takiej aukcji, tak, że sprzedajemy, kupujemy do momentu, aż nie ma kto sprzedawać albo nie ma kto kupować i jest ten moment taki kulminacyjny, na którym powinniśmy dostać odpowiedź, gdzie pójdzie rynek, czy cofniemy, czy co zrobimy. I właśnie tak jak mówiłem, na tych wykresach market profile widzimy to, bo nawet jak bierzemy pod uwagę sam czas, to widzimy, że tutaj jakby na to, na danej cenie przebywaliśmy kilka okresów 30-minutowych i jak masz szczyt dzienny, to zazwyczaj jest tylko jedna litera, tak? Bo te wszystkie te litery, to one się nazywają już w tym takim żargonie market profile TPO, bo to też się wzięło nazwa tak naprawdę market profile, to jest TPO, to jest chyba time, nie pamiętam. Time, price, coś tam, opportunity, chyba tak. W każdym razie jedna litera to jest nazywana TPO i jak masz na przykład wykres taki dzienny, to zazwyczaj na ekstremach masz po jednym TPO, czyli to świadczy o tym, że doszliśmy tam z ceną, no tak, i tak naprawdę nikogo już tam nie było, byliśmy tam chwilę i wróciliśmy, tak. Są oczywiście sytuacje, gdzie na przykład na szczycie albo na dołku masz dwa TPO i to wtedy to jest też rozpatrywane jako bad high albo bad low, który musi być poprawiony ze względu na tą teorię aukcyjną, bo doszliśmy tam kilka razy, czyli byliśmy tam kilka razy i ktoś tam mógł być, sprzedawać albo kupować. Jeżeli ktoś tam był, to według tej teorii to powinniśmy jeszcze pójść wyżej i znaleźć poziom, na którym już nikt nie będzie, tak? Mhm. Tak to mniej więcej wygląda. Mhm. A na jakich zasadach zajmujesz swoje pozycje? Bo mówiłeś tutaj właśnie o market profile, natomiast to chyba nie jest prosta strategia wejścia. Znaczy market profile ja używam tylko i wyłącznie do tego, żeby określić mniej więcej to tak samo, trochę podobnie jak w analizie technicznej, tak? Bo to też jest wykres, w którym miejscu się znajdujemy, gdzie mieliśmy obszary dystrybucji, gdzie tych kupujących i sprzedających już nie było tak dużo, gdzie mogą być jakieś punkty zwrotne, tak? I na tej podstawie wyznaczam sobie jakieś, dajmy na to, obszary albo zakres cenowy,
gdzie mogę się spodziewać reakcji. I później w trakcie sesji wykorzystuję te obszary, czy te poziomy, które wyznaczyłem przed, do tego, żeby zajmować pozycję. Czyli po prostu przygotowanie do sesji jest kluczowe, bo jeszcze wcześniej tak, aż tak bardzo do tego nie podchodziłem sztywno. Teraz staram się przed każdą sesją wyznaczyć dwa, trzy założenia, jak, w jaki sposób może wyglądać przebieg sesji, tak zwane hipotezy. I w oparciu o to traduję. Jeżeli widzę, że na przykład zazwyczaj są to trzy hipotezy, jedna wzrostowa, jedna spadkowa i jedna na trend boczny, bo de facto to się może zdarzyć w trakcie sesji, tak? Tylko kwestią jest tutaj to, żeby wyznaczyć w miarę dobre poziomy, na których możesz się spodziewać reakcji, tak? Znowu poziom, można powiedzieć, że to jest analiza techniczna, tylko że tak jak mówię, troszkę w inny sposób. Tutaj nie tylko znaczy, wsparcie opory, tylko bardziej na takiej zasadzie, gdzie możesz się spodziewać reakcji ze względu na to, że wcześniej tam była, albo że wcześniej tam dotarliśmy i wróciliśmy, tak? I że masz te poziomy, obszary dystrybucji i tak dalej, i tak dalej. I jak mam, jestem w ten sposób przygotowany, to później tylko i wyłącznie arkurzywacja taśma, patrzę po prostu, czy dochodzimy do poziomu, do którym chciałem zająć na przykład długą pozycję według mojej tezy. I jeżeli widzę to, co chcę widzieć, czyli widzę kupujących, którzy faktycznie się angażują w rynek i widać potencjał do tego, żeby ta cena dalej rosła, no to wtedy zajmuję faktycznie pozycję. Mhm. To jest, czyli tak naprawdę przygotowanie jest kluczowe, ale bez odpowiedniego wglądu w to, co się dzieje, w danym momencie to pozycji nie mógłbym zająć, bo to by, według mnie przynajmniej jest taka trochę gra na ośle. Wyznaczysz sobie tutaj, zajmę, a tak naprawdę może się wydarzyć wcześniej. Czyli trzeba takie szukać przewagi, chociażby w danej sytuacji, w oparciu o arkusz albo taśmę, czy, no, tak jak mówię, czy widzimy tych kupujących, czy może ich nie ma, czy doszliśmy do poziomu, w którym mieli się pojawić, a widzimy, że tu nagle się pojawia presja sprzedających, no. Jest wiele różnych czynników, które można wziąć pod uwagę w momencie, kiedy masz już takie z grubsza założenia przed sesją, tak? Mhm. Tak to wygląda. I jakim typem tradera byś sam siebie określił? Czy jesteś skalperem, który liczy na 2-3 punkty zysku, czy mimo wszystko gdzieś tam przetrzymujesz te pozycje dłużej? No na pewno jestem traderem intraday, tak? Czyli ja nie przetrzymuję pozycji poza dany dzień, co zresztą nie mam takiej możliwości, jeżeli chodzi o futures, bo większość propów, które handlują na futures, mają takie wymogi, że pozycja na indeksach 22.10 nie masz pozycji, musisz ją zamknąć, otworzyć możesz za chwilę nową, taką samą, ale kluczem jest tutaj, żeby zamykać pozycję i handlować tylko intraday, tak? I ja, wiesz, to dużo zależy od tego, co dzieje się w danym dniu. Jeżeli jest jakaś teza, którą sobie wyznaczyłem przed sesją i ona się mniej więcej sprawdza, to ja staram się jej trzymać i ta pozycja może trwać trochę dłużej, tak? Jeżeli widzę, że na przykład mamy jakiś trend boczny albo to, co sobie założyłem przed sesją się nie sprawdza, to łapię mniejsze ruchy, kilkutykowe. Mhm. Nawet teraz jak było to nagranie kilka dni temu w tej OTS, rozmawialiśmy przy okazji tego z osobami, które się tu pojawiły i podawałem taki przykład, że dzień wcześniej na IS był strasznie taki dzień wcześniej, albo dwa dni wcześniej. Taki, że się praktycznie nic nie działo. Cena niby rosła, ale to było tak wolno i co chwilę była jakaś akumulacja i ciężko naprawdę było to rozgrywać. No ja wtedy postanowiłem, że po prostu jak widziałem, że jest dwustronna akumulacja na bit i ask, to wchodziłem ze względu na to, że mieliśmy taki dosyć klarowny wzrostowy test, trend, to decydowałem się najpierw zajmować pozycję na bit i od razu, jak tylko dostałem fiat, to od razu ją zamykałem na asku po jednym tiku. I kolejna. Fil zamykam. Dzięki swojemu brokerowi, czy swojemu propowi, tak, w którym działasz, taka strategia też ci płaci. No tak, bo to generalnie zawsze handlując i decydując się na tego typu strategię, warto jest zobaczyć, ile razy możesz podjąć błędną decyzję do momentu, aż jeden tick przestaje pokrywać prowizję, tak? I na IS jest to około, przynajmniej w moim wypadku, dwie błędne, mogę podjąć trzecią, musi być, że tak powiem, już prawda, żeby wypracować ten niewielki zysk, czyli de facto skuteczność na poziomie 30%, to nie jest jakaś duża skuteczność, tak? Mhm. Wystarcza do tego, żeby pokryć prowizję i wyjść na lekki plus. Nie wiadomo, że są takie produkty, na przykład obligacje amerykańskie,
które mają $30, $31,5 za tick i mają jeszcze niższe prowizje. Czyli tam de facto możesz mieć jeszcze niższą skuteczność. Tam bodajże przy dobrych prowizjach możesz być będzie 8 razy i raz trafić i wychodzisz na zero. Więc no to tutaj masz jeszcze większy margines bezpieczeństwa i co lepsze, te instrumenty są też dużo mniej zmienne. I ja spotkałem się ostatnio z taką opinią, że żeby zarabiać, musi być duża zmienność. I tak i nie. Wiadomo, że jak masz dużą zmienność, masz większe ruchy, ale jak masz mniejszą zmienność, uważam, że instrumenty o mniejszej zmienności są dużo lepsze dla osób początkujących, bo tam, że tak powiem, obserwujesz rynek w takim zwolnionym tempie, tak? Może zasięgi nie są duże, ale nawet jak grasz czystą analizę techniczną, to dużo więcej czasu zajmie rynkowi, czy tam na danemu walorowi to, żeby cię wywieźć. Masz dużo więcej czasu na to, żeby zareagować, żeby w ogóle zobaczyć, co się dzieje i zamknąć tą pozycję, niż na przykład takim DAX-ie, gdzie jak ci walnie, no to leci, tak? Dodatkowo masz przecież dostęp do drugiego poziomu ceny, prawda? Tak. Masz dostęp do arkusza zleceń, dostęp do taśmy. Tak. Rzeczywiście to wszystko widać. A powiedz jeszcze, jak w ogóle znalazłeś się w tym miejscu, w którym jesteś? Podzieliłeś z nami się swoją historią, natomiast jak znalazłeś tego brokera, czy ten prop shop, w którym akurat teraz handlujesz? Ja po przygodach na opcjach biednarnych, które de facto nie uszczypliły mojego portfela jakoś bardzo, sorry, i głównie po lisolokatach i po tym, jak robiłem tą licencję, że miałem taki dosyć dobry wgląd na to, jak funkcjonuje rynek i jak to wszystko wygląda. I przez to moja tolerancja na ryzyko nie była jakaś duża. Zdecydowałem się bardzo kontrolować ten aspekt i szukałem po prostu sposobów na to, jak w jak największym stopniu kontrolować ryzyko, jeżeli chodzi o własne środki. No i trafiłem na takie firmy prop tradingowe. Dowiedziałem się, że uzasadniałem swój kapitał. Oczywiście trzeba spełnić określone warunki, czy to proces rekrutacyjny, czy statement jakiś, czy jakieś inne drogi typu okresy próbne. I uznałem, że to będzie dla mnie najlepsza droga ze względu na to, że będę miał w świadomości to, że nie ryzykuję własnym kapitałem. I to jest według mnie bardzo pozytywna rzecz. Bardzo pomaga, nie blokuje aż tak bardzo od strony psychologicznej, tak? Bo wiesz, że to nie są twoje środki, to nie ty ryzykujesz własnymi pieniędzmi, które zarobiłeś. I przynajmniej w moim wypadku jest łatwiej, tak? Mhm. I łatwiej podejmować decyzje, łatwiej zarządzać i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że po jakimś czasie, jak masz wypracowany swój zysk i to jest tak trochę pieniądze propu plus twoje wypracowany zysk, to już troszkę inaczej do tego podchodzisz, ale mimo wszystko wiesz, że w razie zwałki jakieś to nie ryzykujesz swoimi pieniędzmi. No właśnie, musisz jeszcze dzielić się zyskami. Tak. Ale to ryzyko jest mniejsze. Tak, prawda, musisz się podzielić zyskami, które wypracujesz, ale dzięki temu masz dużo ograniczasz ryzyko własne, nie inwestujesz swoich pieniędzy, tak? I z jakimi wymogami ty się spotkałeś? Musiałeś przedstawić swój statement, czy zdać testy? Byłem na przykład na rekrutacji w OSTC i tam akurat się nie dostałem. Jeżeli chodzi na przykład o tego typu rekrutacje, to tam podczas, nie wiem ile mogę powiedzieć, ale podczas tego assessment day, to bardziej sprawdzają twoje takie umiejętności, nie aż tak bardzo związane z tradingiem, tylko patrzą pod kątem tego, czy nadasz się jako trader do handlu w grupie na założonych wymogach i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o te propy, w których de facto byłem, to był okres próbny, w którym miałeś wymagania typu nie przekroczyć dziennego limitu strat, nie zrobić większego drawdownu niż X i tak dalej, i tak dalej. I wypracować określony zysk. Mhm. I tak jak wcześniej mówiłem, jest to tylko i wyłącznie handel intraday. To jest jeden z wymogów też, że muszą być te pozycje zamknięte. Mhm. Nie możesz przetrzymywać overnight. Pytanie też może z grupy takich nieposiadających odpowiedzi, jasnej odpowiedzi przynajmniej. Uważasz, że każdy trader jest w stanie właśnie trafić na rynek regulowany, na rynek kontraktów terminowych i zarabiać, tak jak ty? A czy trafić i zarabiać? Znaczy generalnie może to będą dwie odpowiedzi, bo jest taka opinia, krąży u nas, szczególnie na naszej scenie, że rynek regulowany futures to nie jest rynek dla detalistów, bo tam trzeba mieć duże depozyty,
ciężko sprostać tym depozytom. Wiadomo, tam niektórzy brokerzy wymagają 10 tysięcy do tego, żeby wpłacić na rachunek dolarów. 6600 masz na utrzymanie kontraktu na e-mini overnight, więc no, z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony, tak jak wcześniej mówiłem, są te udogodnienia dla handlu intraday, na przykład na IS wystarczy $400 do tego, żeby otworzyć pozycję na jeden kontrakt. To już nie jest tak dużo. Co prawda handlować za $400 to raczej mądre nie jest. To raz, a dwa, że jeżeli dobrze kojarzę, to w Stanach jest to regulowane w ten sposób, że nie możesz otworzyć rachunku wpłacając mniej niż $2000, więc te 2000 trzeba mieć zawsze, tak? I to już jest taka kwota, gdzie jeżeli wiesz, co robisz, to możesz handlować jednym kontraktem, tak? Bo masz te wymogi 400, więc jest małe ryzyko, że ci broker zamknie pozycję na margin callu. A twoje pytanie było, czy każdy może zarabiać, tak? Jeżeli, to jest to, o czym wcześniej też mówiłem, moim zdaniem, jeżeli przejdziesz taką pełną drogę, zaczniesz od akcji, przejdziesz później na opcję z ograniczonym ryzykiem, to zdefiniowanym ryzykiem, później masz opcję o niezdefiniowanym ryzyku i później dopiero o futures, to masz wiedzę, która powinna ci pozwolić na to, żeby sobie poradzić, tak? Nie tracić na początek, wychodzić na zero, dajmy na to, tak? I z biegiem czasu, jeżeli faktycznie będziesz kontrolował ryzyko i prowadził dziennik i analizował to, co robisz, no to jest szansa na to, żeby faktycznie zarabiać. Tylko, no tak jak mówię, trzeba wiedzieć, na czym się handluje, wiedzieć, co się robi, trzeba prowadzić statystyki, dziennik i tak dalej, i tak dalej. Niektóre propy wymagają od ciebie, żebyś to robił, bo ci ludzie są świadomi, że bez codziennej analizy tego, jakie zajmowałeś pozycje i w oparciu o co i tak dalej, nie będziesz robił postępów i nie ma szans na to, żeby nie wiem, w dłuższym terminie zarabiać, bo generalnie chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyś wypracował sobie pewnego rodzaju przewagę nad rynkiem. Strategia może być dowolna, tak? I tak długo, jak długo nie będziesz prowadził dziennika transakcji, w którym będziesz zapisywał, kiedy wszedłeś w pozycję, po jakiej cenie, jakie były warunki na rynku i tak dalej, szereg różnych czynników, tak długo nie będziesz w stanie określić, czy masz tą przewagę, tak? Może ci się wydawać, że jakąś masz przewagę, możesz handlować w oparciu o jakieś wsparcie oporu i tak dalej, bo jakieś robić backtesty na takiej zasadzie, ale to tak naprawdę nie mówię ci za dużo, bo nie wiesz, w jaki sposób ty to będziesz później rozgrywał. A w momencie, jeżeli ty zagrywasz daną strategię i ją dobrze opisujesz, każdą pozycję, wiesz mniej więcej, co robiłeś i czy de facto to płaci w dłuższym terminie i to później pomaga w tym, aby faktycznie korzystać z danej strategii, aby po prostu wyrzucić do kosza, tak? Bo widzisz, że nie tyle strategia nie działa, co ty jej nie potrafisz wykorzystywać. Albo po prostu dłuższy czas poświęcić na to, żeby ją dopracować. No bo moim zdaniem też jedna rzecz, może o jeszcze jednej rzeczy powiem. Weźmy pod uwagę na przykład o wspomniane OSTC. Tam jak zaczynasz pracę, nikt nie rzuca cię od razu na rynek i nie mówi ci, masz tutaj konto realne i na realnych pieniądzach tylko się nauczysz. Tam 3 miesiące to jest tylko symulator. I na symulatorze się uczą i nikt nie mówi, że konto demo niczego ci nauczy, bo tam jest takie podejście, jak powiedziałem, analiza wszystkich pozycji, to nie jest na zasadzie hura, wchodzę, wiesz, w pozycję full depo na demo i zobaczymy, czy zarobię, tylko faktycznie systematyczność po pierwsze, prowadzenie dziennika i poniekąd profesjonalne podejście do tego, tak? Mhm. I ja uważam, że faktycznie czas spędzony na symulatorach czy rachunkach demo nie jest tak naprawdę stracony, jeżeli dobrze go wykorzystujesz, jeżeli zapisujesz wszystkie transakcje, prowadzisz dziennik, wyciągasz wnioski, to nie jest czas stracony, bo to daje ci później fundamenty pod to, żeby czuć się pewnie handlując na rachunku realnym, bo jeżeli przehandlujesz, dajmy na to 3 miesiące i wiesz, że to ci się sprawdza, to dużo łatwiej ci jest później przejść przyjąć straty, tak? Bo wiesz, że sprawdzasz swój dziennik, który prowadziłeś przez 3 miesiące, straty były. Było ich kilka, po których przychodziły zyski. I to, jak zarządzasz kapitałem, to jak prowadzisz pozycję, pozwalało ci wychodzić w dłuższym terminie na plus. I jeżeli robisz wszystko to i nawet jeżeli to jest rachunek symulator, rachunek demo, daje ci to jakieś efekty, uważam. I to nie jest tak, że nawet idąc na CFD, bucket shopy, nie jest tak, że musisz od razu walić po rachunku realnym. Można poświęcić ten czas na demo, jeżeli to robisz z głową, uważam. I że to nie będzie w żadnym wypadku czas stracony.
No właśnie, trochę wyprzedziłeś chyba moje pytanie, które w tym momencie chciałem ci zadać, czyli co taki trader handlujący na razie na CFD, posiadający jakieś sukcesy, może zrobić, aby przenieść się na rachunek, na rynek regulowany i zacząć właśnie handlować chociażby kontraktami terminowymi? Przede wszystkim może sprawdzić, czy handel w propshopach to jest coś dla niego, zdecydować się na jakiś okres próbny, które są zawsze płatne. Z reguły, znaczy zawsze są płatne i spróbować swoich sił bezpośrednio w prop shopie. Jeżeli się ktoś nie czuje na siłach, no to są różnego rodzaju platformy, które dają nam dostęp do kontraktów futures, na których możemy się sprawdzić przez okres próbny, nie wiem, 14 czy miesiąc. Trading Technology staje chyba miesiąc okresu próbnego, gdzie to jest jedna z lepszych platform. Co prawda po okresie próbnym przychodzi czas zapłaty, tak, ale masz miesiąc na to, żeby poznać to, jak się handluje na futuresach, poznać arkusz relacyjny, taśmę i w jakimś stopniu poznać ten rynek i określić, czy to jest coś dla ciebie. Jeżeli to jest coś dla ciebie, no to tak jak mówię, okres próbny w propie, tam już dostajesz, tak jak mówię, jest miesięczna opłata, w tej miesięcznej opłacie jest dostęp do data feed, czyli ten drugi poziom, drabinka cenowa, taśma, dają ci dostęp zazwyczaj do jakiegoś software'u tradingowego, więc w tej opłacie jest, to nie jest tak, że płacisz za nic, za to, żeby sobie pohandlować na symulatorze, bo oni też muszą ponieść koszty chociażby za data feed i dostępu do platform. No i spróbować tą drogą może, tak? No, jeżeli ktoś handlował na CFD i miał w miarę dobre wyniki, to były wyniki kontrolowane, to oczywiście ma dużą szansę. Jeżeli to jest handel na zasadzie Spróbuję albo tej dosyć takiej popularnej metodologii ranowej, no to na futuresach będzie ciężko z czymś takim. No nie ukrywajmy, że to nie jest podejście na futures, tak? No wiadomo, jeżeli masz duży rachunek, kilkaset tysięcy i grasz po jednym kontrakcie, to sobie możesz... Znaczy to też nie to samo, bo z tego co wiem, no to rany to są po prostu... Jedziesz, lewarujesz się na maksa, tak. No to często to jest co innego. No dlatego przede wszystkim, tak jak mówię, zdawać sobie sprawę z ryzyka i spróbować najpierw na tych symulatorach, później może okres próbny w propie i zobaczyć. Ale najlepszą drogą, zawsze będę powtarzał, sprawdzić jak to wygląda na przykład na rynku akcyjnym. Nawet nasze GPW, wrzucić kilkanaście tysięcy na rachunek i spróbować pohandlować na New Connect. I to już jest zupełnie co innego, bo wiadomo, zwykłe akcje, tam jest dosyć duża płynność, ale na New Connect już takiej płynności nie masz. Mhm. I możesz chociażby zobaczyć to, w jaki sposób ty będziesz ruszał rynkiem nawet takim małym kapitałem. Będziesz na jakąś spółkę, na której nie ma obrotu, kupisz coś albo, no kupisz, to generalnie możesz tylko kupować. No tak. I już widzisz, że na przykład nawet twoje takie nieduże zlecenie rusza tą ceną, tak? Rusza tym walorem. I też podejść do tego na takiej zasadzie, zobaczyć w jaki sposób możesz... W jaki sposób funkcjonują rynki z perspektywy takich osób o dużym portfelu. Wiadomo, że na futuresach to, żeby ruszyć ceną, to trzeba jednak mieć trochę pieniędzy, trochę depozyt wysoki, tak? Ale tak jak mówię, spróbować na New Connect, zobaczyć w jaki sposób nawet nieduży kapitał rusza danym walorem i spróbować nawet zająć dużą pozycję, później wyjść z tej pozycji, cokolwiek. Poznać ten rynek, poznać się mechanizmy, tak? I to też na pewno dużo da. I powinno w dużym stopniu pomóc, jeżeli chodzi o handel później na futures. Mhm. Bo moim zdaniem też jest ważne to, żeby wiedzieć, na czym handlujemy i jak to funkcjonuje. No bo każdy wie, że no nie wiem, masz DAX-a, to jest indeks, nie wiem, 30 największych spółek w Niemczech, tak, ale co za tym stoi, jak to chodzi, to nie jest tak, że masz po prostu wykres i ci, nie wiem, cena chodzi od linii do linii, widzi tą linię, tu zawrócę, pojadę, tylko faktycznie za tym stoją pieniądze, tak? Mhm. I świadomość tego też pomaga. I takiej świadomości możemy na przykład nabyć na New Connect. Niedużym kapitałem, bo tam obrót jest mizerny i jeżeli chcesz coś zrobić, no to musisz siedzieć z tym, że będziesz ruszał ceną, tak? Jak to robić z głową? No takie proste ćwiczenie, tak? Wiadomo, że łatwo też stracić pieniądze, no ale... Właśnie, później możemy wejść w spółkę, z której już wyjść będzie bardzo, bardzo ciężko. Tak, dlatego o tym mówię, że to nam pomoże. Wiadomo, że zapłacimy swoje za to frycowe, że tak powiem, ale będziemy widzieli, jak to tak naprawdę funkcjonuje i to powinno nam otworzyć oczy w pewnym stopniu na rynek, bo musimy wtedy, wiemy, że jeżeli handlujemy na jakimś walorze i widzimy, że ktoś wszedł w dużą pozycję,
to automatycznie pamiętamy, jak my to robiliśmy i jak było nam ciężko i wiemy, gdzie może być jakiś punkt zapalny, tak? Gdzie ta osoba, która weszła dużą pozycją, może mieć, wiesz, ciepło. I gdzie i jak to rozgrywać. To też się pomaga, bo no, na bazie własnego doświadczenia, tak? No mówię, jest dużo różnych sposobów do tego, żeby poznać ten rynek od odpowiedniej strony, nie tylko od CFD i trzeba próbować. A jak oceniasz, no właśnie, polski rynek? Nie mówię tutaj o GPW, natomiast o dostępie, powiedzmy, do tych profesjonalnych rozwiązań. Czy my jako Polacy mamy gdzieś tam dostęp właśnie do profesjonalnych narzędzi, do profesjonalnych biur tradingowych, czy raczej jesteśmy skazani na własne na własne biuro, na własne mieszkanie, tak? I handel poprzez internet. Znaczy, jeżeli chodzi o narzędzia, bo to tam są dwie różne rzeczy. Mam narzędzia i dostęp do takiego, że, tak jak mówisz, biura. Jeżeli chodzi o biuro, no to tak jak mówię, na pewno jest OSTC, tylko że tam jest bardziej handel na spreadach, tylko że to jest profesjonalna firma, jak najbardziej oni robią dużo obrót, tam wiele się na pewno można nauczyć, może nie takich typowo, takiego typowego handlu, jak większość na CFD, że po prostu to są tak zwane outrighty, że tam po prostu grasz kierunkowo. To jest bardziej, jeżeli chodzi, tam bardziej jest handel na spreadach. Ale też są, ciężko jest, znaczy nie wiem, czy w ogóle może znaleźć firmę prop tradingową handlującą stricte na kontraktach futures, która ma biura w Polsce. Jeżeli, ja przynajmniej takiej jeszcze nie spotkałem, nie trafiłem na taką, ale jest kilka firm handlujących na spółkach amerykańskich. I to też jest pewnego rodzaju dobry punkt zaczepny na start, żeby nauczyć się tego, jak funkcjonuje rynek i tak dalej, wszystko to, o czym mówiłem. Zacząć od handlu na spółkach amerykańskich, tak? Za pośrednictwem firm tradingowych. Ale z całą pewnością dostęp do tego rodzaju firm nie jest aż tak dobry, jak chociażby w Stanach, ale wiadomo, że to Stany to jest zupełnie co innego. Tam w Chicago to takich firm jest jak więcej niż u nas kwiaciarni, dajmy na to, tak, ale to jest trudniejsze, chociaż teraz mi się przypomniało, jest jedna firma, która handluje, przynajmniej jedna, którą teraz pamiętam, stricte na futuresach, jest Akcja Futures we Wrocławiu. To jest angielska firma, mają biura w Londynie i też w innych miastach na świecie, a i też we Wrocławiu. Mają program swój, co prawda płatny, ale masz możliwość, tak? Jest akcja. Też można oczywiście bez tego programu szkoleniowego, tylko wtedy masz opłatę za desk, czyli za stanowisko. Czy też masz taką możliwość, tylko mówię, jest to mocno ograniczone, ale z drugiej strony dostęp do narzędzi w dzisiejszych czasach tradingowych typu, tak jak powiedziałem, Trading Technologies, masz ten Ninja Trader, czy Day Trader z Jigsaw Trading, z którego ja korzystam, Sierra Chart, no można wymieniać, jest mnóstwo software'ów, z których może korzystać każdy, tak? Dostęp do DataFeed też, nie ma najmniejszego problemu. Założenie rachunku maklerskiego u brokera amerykańskiego nie ma większego problemu, tak? Czyli poniekąd, no, tak jak mówisz, możliwe, że jesteśmy skazani do tego, aby handlować trochę na własną rękę gdzieś za ciszę domowego, ale też z drugiej strony dostęp do nawet zdalnego handlu u w firmach prop tradingowych daje ci dostęp do pewnej grupy osób, która też się tym zajmuje i to też trochę pomaga. Co prawda to nie jest na takiej zasadzie, że się widzicie i handlujecie, siedzicie obok i przerwy, rozmowy i tak dalej, i tak dalej. To też sporo daje na pewno, tak? Ale no na pewno jest lepiej niż było kiedyś. Ze względu na to, że to wszystko jest dużo bardziej takie globalne i że firmy prop tradingowe zza oceanu otwierają się na handel zdalny. Mają te swoje programy okresy próbne i tak dalej, więc nie jest aż tak źle. Zmierzając powoli do końca, brałeś udział w tej świątecznej, można tak nazwać, świątecznej dyskusji tutaj w Trading Roomie TJS-u. Brałeś udział właśnie w kilku nagraniach TJS. I teraz pytanie, jak oceniasz naszą polską scenę traderską? Czy Polacy... No właśnie, i tutaj też szersze pytanie o w ogóle edukację ekonomiczną Polaków. Czy my właśnie jako naród możemy tak stwierdzić, jesteśmy skazani gdzieś właśnie na te CFD? Bo wydaje mi się, że mimo wszystko gdzieś te kontrakty futures, ten rynek realny, no nie jest tak popularny jak właśnie te
najpopularniejsze CFD. I czy to jest związane z kosztami, czy to jest może związane z takim naszym podejściem, tak? Wspominałeś tutaj o ranach, o maksymalnym lewarowaniu się, wykorzystywaniu tej dźwigni finansowej. Jak sądzisz? No, na pewno prostej odpowiedzi na to pytanie nie ma. No, moim zdaniem nasza scena, ta tradingowa powiedzmy, jest mocno zafiksowana tylko czy na CFD. Tak, tutaj spotkać osoby handlujące na futuresach, na rynku regulowanym, to jest bardzo, bardzo ciężko. I poniekąd taki był mój główny cel przy zakładaniu bloga. Chciałem, pisząc, trafić też do osób, które robią to, co ja. I pomimo tego, że już niedługo miną 2 lata od pierwszego wpisu na moim blogu, to takich osób tak naprawdę z doświadczeniem nie spotkałem. Zazwyczaj piszą osoby, odwiedzają się osoby, które chcą zacząć, ale żeby nawiązać kontakty z osobami, które faktycznie trochę już czasu spędziły na tym rynku regulowanym, to jeszcze mi się nie zdarzyło. Czyli tak naprawdę główny cel jeszcze w żaden sposób nie został zrealizowany, ale na pewno widzę, że ludzi interesuje to. Interesują ich kontrakty futures, chcieliby, ale uważają, że są ograniczeni tutaj na tej płaszczyźnie depozytowej, że trzeba mieć dużo pieniędzy na start, mhm. że to musisz handlować pełnymi lotami, że tam wymogi depozytowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co w pewnym stopniu staram się jakoś troszkę tak odczarować, bo tak naprawdę, tak jak mówię, jest wiele różnych sposobów na to, żeby ugryźć futures. Można to robić na dłuższej perspektywie, przejść tą całą drogę, budować kapitał i w końcu wylądować na futuresach, albo próbować swoich sił w propach. I, no ale to u nas nie ma jeszcze takiej chyba kultury, która pozwoliłaby większej liczbie osób, które interesują się rynkami, przejść na ten rynek regulowany. Widać, że ludzi interesuje przede wszystkim szybki zysk, tak? Jeżeli widzą, że w moim przypadku, jeżeli masz na przykład dostęp do handlu za pośrednictwem firmy pro-tradingowej, no to tam, nie wiem, handlujesz 5, 6, 10 latami. To dla ludzi jest czasami, wiesz, mało. Przy okazji musisz kontrolować ryzyko i te dniówki nie są aż tak spektakularne. Tak samo jak dostałem jedno pytanie teraz w czwartek. Jakie ja mam stopę zwrotu? Tak naprawdę na to pytanie ciężko mi jest odpowiedzieć, bo po pierwsze, kapitał nie jest mój. Czyli ja swoim kapitałem nie ryzykuję, czyli to, co zarobię, to tak naprawdę nie wkładając nic, więc od tej strony podchodząc, to masz nieograniczoną stopę zwrotu, tak? Z drugiej strony wiadomo, że jest ten kapitał, licząc od tego kapitału, który dostajesz, to jest to kilka procent. Jeszcze inne podejście to jest, to możesz po prostu wziąć pod uwagę, ile przeznaczyłeś środków na to, żeby dostać się, tak? Czyli ile zapłaciłeś za te okresy próbne. I to też wtedy wychodzą duże stopy zwrotu, ale cały czas widzę, że ludzie podchodzą trochę do handlu od złej strony, czyli od stóp zwrotu. Ile mogę zarobić i jak szybko. I to nie jest dobre podejście, niestety właśnie takie podejście dominuje na naszej scenie, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest jakieś małe światełko, coraz więcej ludzi się odzywa, pyta o rynek regulowany, o futuresy, więc może z biegiem czasu faktycznie będziemy szli bardziej w kierunku tego, co teraz jest na przykład w Anglii, już nie mówię o Stanach, bo to wiadomo, że to jest zupełnie inny świat, tak? Ale żeby faktycznie ludzie przechodzili na ten rynek regulowany, byli świadomi tego, co robią, no bo nie ukrywajmy się, CFD to jest walka z brokerem, tak? To w dużej mierze broker zajmuje przeciwstawną pozycję do naszej i my, no, mi osobiście tego rodzaju środowisko nie odpowiada, gdzie wiem, że osoba, która udostępnia mi handel, udostępnia mi narzędzia i płynność i wszystko jest jednocześnie osobą, która zajmuje przeciwstawną stronę. No, mhm. Tu jest spore pole do manipulacji i nadużyć, które de facto mają miejsce. Oczywiście wszyscy o tym wiemy, tak? A też nie chcę mówić, że w przypadku brokerów na rynku regulowanych tak nie jest, bo oni też na pewno mają swoje za uszami. Oni też sobie zdają sprawę z tego, że ludzie tam w dużej mierze przychodzą i odchodzą po pół roku. I ich celem jest tutaj po prostu uprzyjemnić ten czas. Ale mimo wszystko nie ma tutaj tego konfliktu interesów, tak? Już przynajmniej na takiej podstawowej stopie, tak? Że już przy zajmowaniu pozycji wiesz, że zajmując pozycję, zajmujesz faktycznie pozycję z kimś, kto jest po drugiej stronie, tak?
I to jest troszkę, przynajmniej w moim wypadku, zupełnie zmienia pogląd na to, co w danym momencie robisz, tak? I czy... Już nie pamiętam, jakie tam jeszcze były subpytania w tym twoim dużym pytaniu. Tak. No generalnie ze względu na to, że w głównej mierze skupiamy się u nas na tym handlu na CFD, to uważam, że nie jest dobrze, a powinniśmy bardziej w stronę tego rynku regulowanego, ale jest światełko w tunelu. Z tym, że na przykład, nie wiem, czy oglądałeś, teraz niedawno była debata liderów grup tradingowych, tradingowych, i tam były różne tematy poruszane. Jednym z tych tematów na grupie liderów grup tradingowych, czyli osób, które de facto tradują, były sygnały FX. I osoby, które tradują, doszły do wniosku, że sygnały FX są OK. I tutaj ja tego osobiście nie rozumiem. W jaki sposób możesz się nazywać osobą, która traduje i polecać jednocześnie i mówić, że korzystasz z sygnałów. Albo tradujesz, albo kopiujesz. To dla mnie, wiesz, jeżeli od liderów grup tradingowych idzie przekaz, że sygnały są OK, no to ja nie wiem, jak mamy iść tutaj do przodu. Jak mamy uczyć ludzi handlu. No wiadomo, że w jakimś stopniu można wyciągać wnioski w oparciu o to, co tam widzisz, ale umówmy się, ludzie nie idą po sygnału po to, żeby się czegoś nauczyć, tylko po to, żeby kasę zarobić. Tak. No właśnie. I moim zdaniem tutaj powinno być propagowany stricte trading, a nie jakieś tego typu dziwne rzeczy. I ja osobiście byłem no, mocno zdziwiony, jak usłyszałem opinię na temat tych sygnałów, szczególnie, że tam nawet jedna osoba, która prowadzi grupę na ponad 4000 osób z wieloletnim doświadczeniem, mówi, że korzysta z sygnałów, no to mi ręce opadły tak naprawdę i mówi, że jest okej. No to jak tak będziemy podchodzili, no to ciemno. Niestety. I tym dosyć mało optymistycznym akcentem kończymy rozmowę z Tomaszem. Serdecznie Ci dziękuję za czas, za to, że tutaj przybyłeś. A wszystkich Państwa odsyłam do bloga Tomasza www.eminitrader.pl. Kategoria właśnie, znaczy blog nominowany do kategorii blogu roku. Kandydat do nominacji. Tak. Kandydat do nominacji. Głosowanie zakończone. Głosowanie niestety już zakończone, więc mimo wszystko, ale gdzieś pewne docenienie z rąk tych osób, które zarówno Ciebie czytają, jak i na InvestCavs przyjeżdżają, więc odsyłam do czytania. Sam również korzystałem dosyć długo, kiedy miałem swoją też właśnie przygodę z prop tradingiem. Natomiast już za parę minut Sara Al-Zahabi przedstawi Państwu najnowsze wiadomości z ostatnich godzin. Ja Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam już na krótką przerwę reklamową.